Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Wtorkowy temat, czas zacząć. Jarek Adamek przed mikrofonem. Dzień dobry, wieczór. Kłaniam się państwu pięknie, dzień dobry. A jednak nie dałeś się wprowadzić w błąd. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Halo, dzień dobry. Witamy. O, dzień dobry, panie Jarku. Cześć, Grzesiu. Cześć. Jakieś 25 lat, może więcej. Co tydzień, co miesiąc mniej więcej taką regularnością udaje się do fryzjera nad Wrocławą. I się, kurczę, dziwiłem właśnie wczoraj, bo chyba właśnie jakiś czas temu zniknął ostatni kiosk, który był w takiej ruchu. I chciałem podziękować tym paniom, które tam pracowały w tym kiosku, za zawsze super miłą usługę i za to, że zawsze miały wydać ze 100, czy ze 2, czy z 500. Nie było nigdy problemu. No, tam potrzebne monety do parkomatów. Nie ma kiosku, kurczę. No, pan... Nie wiem, może jeszcze gdzieś jest właśnie, ale chyba nie. No, taki kiosk, że kiosk? A to no nam... kiosk, no. No, no, klasyk, no klasyk taki. No dokładnie, faktycznie. Klasyk. Ten na Dworcowej zniknął i nie wiem, czy to jest ostatni. Jeżeli gdzieś jeszcze jest, to dajcie nam znać, bo faktycznie no, one... No chyba ciężko będzie właśnie. Dzięki, no, pozdrawiam pana. Ja mam pytanie, czy zagrać dla... No, odchodzą, no właśnie, odchodzą po prostu niepostrzeżenie te kioski wypierane przez... chyba przez te sklepy z tą taką... Saloniki takie. Zieloną... Nie, ja myślę, że przez te sklepy z taką zieloną tą... tam obwolutą. Taką zieloną taką tą. I z tą taką rare kumkum. Jak to się nazywa? Szyld! No. No właśnie. I tam chyba można kupić to, co się tam potrzebowało, bo zazwyczaj się co kupowało? Gazetkę, papierosy. No. A w tym, to już można kupić. A w tym zielonym gazetkę też można kupić? Można. Ale nie wiedziałem. Nawet. Można. Ja w ogóle dawno gazety nie kupowałem. No też. To, a to jest inna rzecz, ale to jest temat na dyskusję może zupełnie osobną, czy dzisiaj jeszcze prasa jest czytywana. Pamiętacie, a propos dworca za szkolnych czasów zawsze ten, popołudniówkę można było kupić, gazety sprzedawali. Można było kupić Express. Kanapkę, rozumiesz, jakąś fajną na przykład. Za albo... naszych czasów nie było kanapek żadnych. No, to się inaczej nazywało wtedy, to była bułka z jakimś tym, z pieczarką czy z czymś tak, tam. To można było. I... Mamy telefon, dzień dobry. No właśnie, dzień dobry. Halo? Halo? Halo, witam serdecznie, panie redaktorze. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo dosyć często ostatnio spaceruję po terenie zoo i zwróciłam uwagę, bo chodzę z małym wnuczkiem. Rzeczywiście robię to dosyć wolno, bo wnuczek jest dosyć mały. Zwierzątka mają bardzo czysto, chodzą tam też rodziny z małymi dziećmi, ale chodzi mi głównie o plac zabaw znajdujący się na terenie tego zoo. No, plac zabaw, no niestety pozostawia wiele do życzenia. Jest przede wszystkim bardzo, bardzo brudny. W ogóle to jest dewastowany, jest piaskownica, która nie ma piasku. Cały plac zabaw jest do odświeżenia. I mam pytanie teraz, czy mógłby pan zainterweniować, bo rzeczywiście on kiedyś był bardzo oblegany przez dzieci, no a w tej chwili no jest kiepsko, bo przede wszystkim w okresie, kiedy niedawno była pandemia, wszyscy zwracaliśmy uwagi na czystość, na maseczki jeden drugiemu, tam po prostu są rzeczy plastikowe, na centymetr klejące się od brudu. Więc prosiłabym o interwencję, jeżeli jest już robiony ten Tarzan Park, który niedawno ma być oddany do użytku, czy nie można byłoby zrobić po prostu jakiejś tam renowacji po prostu tych sprzętów, albo chociaż to umyć, bo no nie wiem, jak się sprząta, to też się nie sprząta w domu tylko środka podłogi, ale również i pod sprzętami. Rynek super, ale jednak no te nasze małe maluchy też muszą coś robić w wolnym czasie. Także gdyby można było zainterweniować, to prosiłabym. Powiem nawet więcej, ja już prosiłem pana prezesa Miejskiego Zakładu Zieleni w sprawie tego placu, bo był telefon kilka dni temu, a wczoraj z panem prezesem Lawychem rozmawiałem a propos właśnie parku linowego na zasadzie, kiedy on go otworzy, no i przy okazji mu powiedziałem o tym placu zabaw właśnie w parku Tysiąclecia. No, powiedział, że będzie tam, on, to tak powiem, odnawiany, także mam nadzieję, że szybciutko to zrobią.
No przede wszystkim, panie redaktorze, no umyć, bo to są tuby zjeżdżalni, to są tuby plastikowe. Tak, tak, tak. Ale umyć, ale tam także jedna pani zgłaszała, że tam coś odstaje, że tam jakoś tak się zrobiło troszkę tak, mniej bezpiecznie. Tak, no po prostu się robi mało ciekawie, niebezpiecznie wręcz powiedziano i przede wszystkim brudno. No jak ktoś jest biedny, no to chociaż niech będzie czysty, nie? Tak, 10 maja widzę, miałem ten telefon w sprawie placu zabaw i panu prezesowi przekazałem, także miejmy nadzieję, że zrobią, jak zrobią, będę bardzo wdzięczny, jeżeli pani da znać, to wtedy im ładnie podziękujemy. Dobrze, prawda? Tak dobrze, samo, będziemy w kontakcie. Jasne, pozdrawiam serdecznie, serdecznie, zachęcam do kontaktu. Jeszcze przy okazji dodam, że przy okazji, o Jezu, rozmawiając z panem prezesem wczoraj, wspomniałem mu także o tym wybiegu dla psów przy ćwiczni, że tam te drzwiczki są podobno takie, że sobie pieski same wychodzą. I powiedziałem o skrzyżowaniu koło wodociągów Henrykowska Lipowa, że tam trawa wybujała, zasłania widok. Też jedna pani dzwoniła i też pan prezes powiedział, że właśnie przystępują do tych wykoszeń, no bo wegetacja ruszyła na całego, także mam nadzieję, że to skrzyżowanie Henrykowska Lipowa w pierwszej kolejności będzie przycięte. A ja tak w nostalgię teraz pójdę. Pamiętasz, jak tam, gdzie plac zabaw i okolice był amfiteatr, to nikt nie dzwonił, że tam jest pomalowane sprayem. Nikt nie dzwonił. Chyba, że bo ludzie telefonów nie mieli jeszcze wtedy. Wtedy telefon był u sołtysa tylko. 65 5 2 9 5 5 2 9, to Senewriati, panie Hawranek. To jeszcze przypomnę ci coś ze stołówki tej PKP. Mhm. Tam był taki podpiwek bardzo ciekawy. Był. Takie ciemne, takie bardzo, to się czarna perła nazywało. Jakoś tak chyba. Było. I były mielone takie. Mielone też, tak pamiętam. Zapach pamiętam tego. I fasolkę mielonego. Po brytońsku. Fasolki nie jadłem, a i takie literki wciskane plastikowe z tym jadłospisem, jak w barach mlecznych. Zresztą chyba nawet rozpis, ten rozkład jazdy był z takich literek. Ja pamiętam, że ja sprawdzałem sobie wzrok na bazie tego rozpisu. Im byłem starszy, tym bardziej musiałem podchodzić do tego rozpisu, rozkładu jazdy. No, wiedziałem, jak mi się wzrok traci. Rozpisu teraz już nie ma i już właśnie nie widzisz nic. Mamy telefon. Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja mam taką prośbę, dzwonię ze Świerczyny. U nas powstały dwie ścieżki rowerowe w stronę Osieczny. Jedna jest między innymi w stronę Grodziska. I chciałam powiedzieć, że na tej ścieżce jest mnóstwo szkła. Wiem, że szerzy się wandalizm, ale to przykre, że akurat na ścieżce rowerowej, gdzie po prostu nasze rowery nie są z żelaza i trzeba będzie jeździć drogą, a to jest niebezpiecznie. Nie wiem, do kogo się zwrócić, żeby to wyczyścić, bo przecież nie pójdę z miotłą i nie będę zamiatała. Ale chodzi pani o ścieżkę do Grodziska, tak? Do Grodziska. Od Świerczyny w stronę Grodziska do zakrętu. Okay. Tam po prostu drobne szkło jest i już były awarie. No niepotrzebne, bo dętka i opona też kosztują. Chyba dzielna świerczyńska młodzież nie bardzo wie, co robić z butelkami, jak kończą. No przykre to i smutne, no i piękny maj, a takie czyny niegodne. Dobrze, chyba Zarząd Dróg Powiatowych. Teraz będę się musiał dowiedzieć, ale podejrzewam, że to ZDP. Poprosimy o, może mają jakąś zamiatarkę, żeby tam wjechać. Bo szkoda, żeby więcej awarii było. Po prostu nie wiem, do kogo zadzwonić. Zwracam się do was i za to bardzo dziękuję, jeżeli będzie interwencja. Okej, okay, ścieżka rowerowa z Świerczyny do Grodziska. Dziękuję pani bardzo. Jarek, jak zainterweniuje, to będzie pani miała tak wysprzątane, że będzie można normalnie bosą stopą pójść. Tam w ZDP jest taki pan Jarek też. Pan Jarek do kurno i zawsze jak dzwonię, to tak sobie mówię, dwóch Jarków jak ze sobą. I będziemy do pana Jarosława też dzwonić. 65 5 2 9 5 5 2 9. Czekamy na kolejne państwa telefony. Wspomniałeś o młodzieży świerczyńskiej, a być może to są jacyś przyjezdni, może tam po prostu się tak brzydko zabawili. No Świerczyna jest miejscowością, która przyciąga młodzież z całej Polski, prawie jak Jerocin, ale mimo wszystko tak brzytwą okchama jadąc, najprostsze wyjaśnienie jest chyba najwłaściwsze. Mm-hmm. 65 5 2 9 5 5 2 9. Co tam jeszcze u państwa dzisiaj? Przy tym pięknym wtorku, 16, przypominam, maja. Czyli połowa maja za nami. No właśnie, za pasem. Niestety, najpiękniejszy miesiąc w roku szczególnie szybko biegnie, więc właśnie nam połówka pyknęła. Mm. Tak powiedziałeś zachęcająco przed godziną 13, nie wiem, czy to dobrze było. Że co?
Że połówka no, pyknęła. To jak co komu na myśli, no kolega widzę tutaj sfokusowany zasadniczo. No 6 lat zupełnie nie, więc... No więc tym bardziej się dziwię. No. Gdzieś no, tak, to wiesz, w tobie siedzi. Można powiedzieć, że to taka, może nie tęsknota, ale taka jakaś też nostalgia. O, dzień bardziej. Dobry, czy to klub ludzi nostalgicznych? Raczej. Tak, ale to nie to, co kiedyś. 65 529 5529. Czekamy na kolejne Państwa telefony i zobaczymy, co jeszcze tutaj dzisiaj nam nasi słuchacze przyniosą ciekawego. Śmiało proszę ten numer wybierać. Jak za dużo nie będziecie dzwonić, to Jarek tutaj uruchomi swoją kreatywność i bardzo dzisiaj nam tutaj to pasuje. Dzień dobry, witamy gorąco. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Odnośnie nieszczęsnych świateł na ulicy Fabrycznej w Lesznie. Nie wiem, kto sobie zamontował, ale jeśli już są, to niektóre świecą w ciągu tygodnia, ale ja często teraz jeżdżę Fabryczną i w weekend, no nie wiem, żadne auto nie jedzie z lewej, z prawej strony, a światło czerwone się zapala i muszę czekać na skrzyżowanie, nie wiem, czy dodatkowe spaliny, jak auto rusza, nie wiem. Można zainterweniować, że w weekend może to światło po prostu nie działało, działało pulsacyjnie, bo to jest spowalnianie ruchu, a nie... upłynianie ruchu przez te światła, także to jest tragedia z tymi światłami na Fabrycznej. Dobrze, sygnalizacja świetlna, niedawno założona na dwóch skrzyżowaniach ulicy Fabrycznej. Prośba od pana słuchacza o to, żeby może przeprogramować je jakoś inaczej, że no, kiedy... weekend to naprawdę, tam często teraz jeżdżę, no weekend to naprawdę, dojeżdżam do świateł czerwone, nikt z boku nie wyjeżdża, ale woli je do oko, które też dawno mogło pojechać i... to spaliny przy ruszaniu dodatkowo bezsensownie, bez sensu. No dobrze, zgłosimy, zobaczymy. Zgłosimy, zobaczymy. Fabryczna. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam również, no ale w weekend tam jest takie centrum handlowe jedno duże, którędy tam ludzie dosyć jeżdżą. Chyba że jak już zamkną, to faktycznie w niedzielę, no może. 65 529 5529. I linia jest wolna i już jesteśmy do waszej dyspozycji ponownie. Tak, i proszę zadzwonić, a jeszcze tylko dodam, że wczoraj także robiłem rozpoznanie w temacie zgłaszanym przez pana słuchacza, że do końca roku kopciuchy w Wielkopolsce mają być zlikwidowane, ponieważ taka uchwała sejmiku jest i pan pytał, jakie są sankcje. I powiem szczerze, to nie jest taka łatwa sprawa, bo pytałem panią Annę Poloch, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna. No i tutaj pani Ania poprosiła nawet o 2 dni, ponieważ akurat chyba dzisiaj jest w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu i obiecała o to dopytać, czy rzeczywiście jak ten zakaz wejdzie w życie, czy jakoś będzie kontrolowana sytuacja, jeżeli idzie o te piece bezklasowe. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałem poruszyć taki temat. Z Rydzyny do Leszna, jak pada, to na piątce jest na pół pasa woda. Ona nie ma gdzie spłynąć. Trawa jest dużo wyższa od jezdni i ciężko jest. Mm-hmm. I to chciałem poruszyć. Kałuże na drodze Rydzyna-Leszno, czyli dawnej piątce, obecnie droga wojewódzka 309. No, tak. No dobrze, to my już to raz zgłaszaliśmy, no ja się boję, że tam jakiś remont będzie potrzebny, chyba wyjeżdżona jest dosyć mocno ta droga. No jest wyjeżdżona, ale mimo wszystko trawa jest dużo wyższa i ta woda nie ma gdzie spłynąć, by trzeba, nie wiem, trawa albo kanały porobić czyli, tej drogi. No, czyli odwodnienie by trzeba było zrobić, bo rozumiem, że wycięcie trawy nic tam nie da, tylko trzeba po prostu obniżyć te pobocza. Tak. Okej, okay, pobocza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No do WZDW to zgłosimy, chociaż mówię, no nie jest to taka kwestia, którą pewnie można załatwić ad hoc, tylko trzeba ją do jakichś planów remontowych wpisać. No kiedyś tam się pędziło, teraz już chyba trochę mniej się pędzi tamten. Mm-hmm. Nie? Ludzie no, samochody. Jak ktoś tam ewentualnie szybko do Rydzyny chce się dostać, to może tam te 90 polecieć. Ludzie samochody tam wypróbowywali zawsze, jak kupowali. 65 529 5529, mamy jeszcze minutę do przerwy, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze jakąś sprawę ma taką na szybko, na minutkę, to zapraszam, bo szkoda, żeby ten czas się marnował. Więc śmiało, co tam jeszcze dzisiaj? Jakiś temat przewodni dzisiaj nam się rysuje. No, na razie tak nie do końca się rysuje. Dzisiaj nie. Wczoraj było trochę narzekania właśnie na kwestię wymiany pieców, czyli te programy prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, że tam bardzo drobiazgowe dokumentacje są wymagane. Jest telefon. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, ja bym chciała, może by mi pan pomógł, żeby się można było dodzwonić do Rawicza, do Urzędu
bo dzwonię od godziny 8 i ciągle się włącza sekretarka po chyba angielsku. Ojej. Zadzwoń później, dzwonię od godziny 8 i nie mogę się zadzwonić. Ale do Urzędu Miasta w Jawiczu? Tak. Tak. Dobrze. Taki numer, ja panu podam, niech pan spróbuje sobie zadzwonić. No, niech pani poda. 885 03 30 tak i 1. A ja mam, jeśli pani może zapisać, telefon taki stacjonarny bardziej do Urzędu Miasta w Jawiczu. Naprawdę, ale ja dzwoniłam do stacjonarny, to mi tam pan jeden podał, że do tego pana mam zadzwonić. Aha, pod taki numer. Bo mi chodzi o Zieleniec. Okej, zobaczymy. No może pan jest na urlopie. Bo to jest chyba komórkowy numer. Ale ta sekretarka się włącza i to po angielsku. No bo może jest właśnie na urlopie w Anglii. Albo zajęty jest po prostu numer telefonu w tym czasie, kiedy pani dzwoni. Nie. Proszę dzwonić później, Dzwonię godzinę. Możliwe, że ten człowiek jest na urlopie. Spróbujemy to ustalić. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. No ostatnio tak miałem, próbowałem do człowieka się dodzwonić i mi po włosku zaczęło mówić. I mówię, o, ktoś jest na wakacjach w Italii. Bo włoska sieć też mi powiedziała, no stary się nie dodzwonisz, ale tak mówię, działał po włosku, no stary się nie dodzwonisz. Krótka przerwa. A do pani słuchaczki, która przez chwilę dzwoniła, że się nie może dodzwonić, bo i tam po angielsku mówią, odpowiadam, dodzwoniłem się przed chwilą na ten numer. Pan bardzo sympatycznie odebrał i ja mówię, że ja nic nie chcę od Zieleni, tylko sprawdzam, czy pan jest na miejscu. Pan jest na miejscu, pan nie jest na urlopie, także śmiało w sprawie tego Zieleniaka może pani na ten numer właśnie od 88 się zaczynający dzwonić. Pan jest do dyspozycji. Być może po prostu miał zajęty numer, może rozmawiał z kimś innym. A także sprawy, jak zawsze mówię, sprawy niemożliwe załatwiamy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać. 65 5 29 5 5 29, to jest numer do nas i zapraszam, żeby dzwonić, bo mamy jeszcze 10 minut z malutkim okładem audycji. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, to mówię jeszcze raz i bardzo dziękuję za załatwienie sprawy, bo ten pan oddzwonił. Oddzwonił do pani. Tak, będzie tak. Pani miała Zieleniak zrobiony, jak rozumiem. Dobrze, dziękuję. Super. Bardzo. No, widzicie, jak ładnie. Oddzwonił do pani. No po prostu powiem. Może dlatego, że ja zadzwoniłem, powiedziałem, że go tutaj mieszkanka szuka. No. Ale jak tam są tacy urzędnicy, którzy oddzwaniają do mieszkańców, to fajna gmina. To ja poproszę kwiaty i motyle dla tego pana. Powiem szczerze, bo się przejął, bo oddzwonił, bo załatwił. Proszę. Mówisz i masz. Proszę. Mieliśmy mało czasu w czasie tej przerwy, dlatego nawet nie zdążyłem i bardzo przepraszam zapytać pana o nazwisko, ale chwalimy. No to jak macie coś zielonego do załatwienia w Jawiczu, to już wiecie, na jaki numer trzeba dzwonić. 65 5 29 5 5 29. No i tak jak Jarek powiedział, rzeczy niemożliwe załatwia od ręki i ta audycja na faktycznie... Na cuda trzeba chwilę poczekać, ta druga część jest bardzo ważna, bo niektórzy pomyślą, że wszystko da się załatwić. No nie, wszystko da się załatwić. No ale cel osiągnięty, zobacz, czasami audycja, jest problem zgłoszony, problem państwo dzwonią z pretensjami, że czegoś nie zrobiono, no bo to właśnie tak wygląda, no cudotwórcami nie jesteśmy. Odbieramy telefon, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Nie mamy, śmiało, zachęcam. Sprawdź, no co tam nam zahaczyło. Halo? No nie. No telefon jakby dzwoni, no pokazuje nam numer, ale ktoś tam postanowił się nie odezwać już. Jakiś saboteur. 65 5 29 5 5 29. Może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, do tego ja chciałem powiedzieć, że ten pan się nazywa Żyto. Bardzo ładnie się nazywa, to pozdrawiamy pana. No, dziękujemy. No to mamy już wszystko wyjaśnione. Bardzo szlachetne nazwisko. Bardzo. 65 5 29 5 5 29. To może teraz nie w sprawie zieleni w Jawiczu, może gdzieś indziej jakaś zieleń jest do załatwienia. To też możemy spróbować. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię z Jawicza.
odnośnie Orlika, przy Dąbrowskiego 33, przy dawnej szóstce. Orlik Dąbrowskiego. Mhm. Ten Orlik został zamknięty, nie wiem, tydzień temu, ogrodzony taśmami. Gmina mówi, że nie wie, kiedy go otworzy. A tam dzieci się bawiły, bo boisko jest trochę zdezolowane. Nie wiem, czy ktoś dalej będzie coś w tym kierunku działał. Znaczy, pan się niepokoi, czy chodzi nie o to, no, że... po prostu było otwarte znowu, nie? No pewnie wymaga jakiejś renowacji, skoro został zamknięty. No ale gmina nie planuje żadnych inwestycji, nie? Tylko po prostu zamknęli, no. Tak pan mówi. Zamknęli, po prostu siatką, taśmą ogrodzili, klamki powyciągali. To jest sposób. Dobrze, to spróbujemy w urzędzie wypytać, o co chodzi i oczywiście z nadzieją, że jak najszybciej Orlik zostanie znowu uruchomiony. Orlik przy Dąbrowskiego ulicy. Dobrze, przekażemy. Dziękuję bardzo. Przekażemy w sensie naszej reporterce, która się Rawiczem zajmuje. Poprosimy, żeby tam pana burmistrza podpytała o losy tego boiska, zwłaszcza, że faktycznie, no, aż korci, żeby wyjść i z piłką polotać. Nie? Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Jestem mieszkańcem ulicy Mikołaja Reja. I dziwi mnie to, że o godzinie 20:40, gdy na dworze jest zupełnie jeszcze jasno, zapalają się na całej długości lampy oświetleniowe. Czyżby miasto miało za dużo pieniędzy? A może miasto ma prąd za darmo z Enei? Dobrze, taką, bardzo proszę, panie Adamek, taką delikatną... interweniować w tej kwestii, bo to naprawdę jest szkoda prądu. Jasne. Dziękuję. Taka delikatna szpila od mieszkańca ulicy Reja w stronę ulicy Karasia. Czy miasto ma za dużo pieniędzy? Nie ma pewnie. No, tam się pewnie jakoś te programatory nie przestawiły jeszcze na te tryby. Nie wiem, jak to wygląda na Reja. Co? O, kolega pokazuje gadżet. Dobrze. Ładny ma kolega gadżet. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja jestem mieszkanką Henrykowa i chciałam podziękować, bo mamy już koniec remontu tego odcinka drogi i mamy przepiękny chodnik do przystanku i już nie muszą nas mijać samochody, ani my po rowach chodzić, także... taką pochwałą, bo jest naprawdę fajnie. Jeszcze, żeby tylko ta ścieżka rowerowa była, to by było super. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia. Czyli jak mówił klasyk, dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. W imieniu mieszkańców Henrykowa podziękowania. No to jak podziękowania, to podziękowania. Grzegorz Czyń, honory. Słuchacze wiedzą, że my to zawsze gramy na żywca, tak, tutaj, tak jak Grzegorz jesteśmy w składzie. Na flecie poprzecznym, ja na harfie, a tak, Filip robi tutaj za tłumę. Zadziękujemy. My tam kiedyś wam nagramy to i pokażemy, jak to wychodzi tutaj w naszym radiu. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Dobrze. Mamy jeszcze czas. Było podziękowanie od mieszkanki Henrykowa. Henrykowo, przypominamy, przepiękna miejscowość leżąca na samej granicy ze Śląskiem. Jeszcze dopowiedzmy, że Jarek za motyla robi tutaj w tym dźwięku. Trzepoczę się. Rząsami. Rząsą l'amour. 65 529 5529. Jeszcze mamy 4 minuty programu, więc... naprawdę bardzo gorąco zapraszam, żeby się dodzwonić. Linia jest wolna, więc można. Może ktoś z góry zadzwoni, bo jest tutaj u nas Filip Wybieralski, który jest gotowy, żeby pojechać szybciutko zainterweniować. Filip Wybieralski jest tak pracowitym człowiekiem, że możecie zewsząd zadzwonić i on tam pojedzie. Ktoś dzwoni. Dzień dobry. Jeżeli pan słuchacz z Ostrowa, to może nie, ale odbieramy. Dzień dobry. Nie, tylko z Leszna. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mam pytanie, czy znamy termin ukończenia remontu naszego pięknego trapezu? I o ile koszty wzrosły w porównaniu z przetargiem?
Kolega Filip sam pomachał i powiedział, że on się natychmiast tym zajmie, także jutro, najpóźniej jutro, będziemy mieli odpowiedź, o ile oczywiście mu zostanie udzielona. O termin ostateczny, notuj sobie Filip, termin ostateczny koszt, zakończenia i ostateczny w porównaniu, koszt. O ile wzrosły koszty w porównaniu z przetargiem, który się odbył, bo patrząc z zewnątrz na ten budynek obecnie, to tam końca nie widać. To prawda. Wygląda jak forum romanum obecnie. Dobrze, Filip se zapisał. Miłego dnia. Dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy. Termin ostateczny, czy już jest znany i czy znane są ostateczne koszty wykonania tego remontu. A przypominam, remont jest przeprowadzany przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu. Teraz tylko pytanie, czy to dofinansowanie to większość czy mniejszość tej kwoty. Tu chyba trzeba będzie w Mosirze sprawdzić, ale to już nie będę Filipa uczył roboty. 65 529 5529, jeszcze dwie minuty naszej audycji, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię z Krzywinia do państwa z następującym pytaniem, a właściwie prośbą o interwencję w sprawie drogi w kierunku Lubinia. Tam są dziury takie, że można koło urwać, a nie ma przed każdą dziurą ostrzeżenia. Jak pada deszcz, to nawet tych dziur nie widać. Gorąca prośba, żeby się tym zająć, bo chodzi o bezpieczeństwo kierowców. Jasne. Droga z Krzywinia do Lubinia. Oczywiście musimy teraz sprawdzić, czy ja jest, czy powiatu, czy gminę. Prośba o naprawę, jak rozumiem, po prostu tej tak, drogi. Tam są dziury takie na 20 centymetrów albo i nawet głębsze. A nie ma takich wszędzie znaków ostrzegawczych, żeby zwolnić, ewentualnie ominąć. A lato się zbliża, turyści będą opactwo chcieli zwiedzać i szkoda, tak, żeby sobie mieli tam te koła swoje pogubić. Dobrze, dokładnie, dziękuję tak. Pani bardzo, pozdrawiamy Krzywin. Pozdrawiam. Dziękuję. I ostatnia minuta naszej audycji, więc śmiało, kto jeszcze się tutaj próbuje wbić, to niech się wbija. 65 529 5529. I co tam? I chyba już tak powolutku będziemy się żegnać, ponieważ widzę, że się lampka nie zapala, dzwoniących nie widzimy. Tak mówię, bo może ktoś jeszcze kończy ten numer wybierać. Już i wybrał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Mam pytanko. Chciałbym oznakować rower. Znakowanie rowerów. Policja to robi, tylko czy robi to tak od przyjdę i mówię dzień dobry, chciałbym. Raczej akcje organizują. No dobra, spróbujemy się. No? Nie. To przerwało mi coś. Chodzi o znakowanie rowerów w gminie Rydzyna. Jestem z gminy Wąsosz. Czy ja bym mógł na przykład z gminy Wąsosz przyjechać sobie do Rydzyna, jak będzie akcja znakowania rowerów, zrobić, oznakować? Myślę, że panu akurat chyba dokumentów nie sprawdzą. Upewnijmy się, ale wątpię. Jakoś tutaj w gminie Wąsosz tego nie organizują, ale... a tu słyszę, że Leszno wydało komunikaty, Osieczna, Rydzyna, podało terminy i czy bym mógł to skorzystać z tego. Najbliżej bym miał Rydzynę. Tak, bo to policja organizuje, to sprawdzimy na policji, czy oni tam wymagają jakiejś przynależności terytorialnej. Wątpię bardzo. Upewnimy się, jutro damy znać, a pan tym rowerem z Wąsosza przyjedzie do Rydzyny? Raczej w bagażniku go przewodzę. Już myślałem, że taki zakapio rowerowy. Ale jest, dosyć daleko, nie powiem. Super. Robię takie trasy. Dobrze, tam w kierunku. Spróbujemy się wywiedzieć na szybko u policji, czy tam rzeczywiście są jakieś rejonizacje, czy po prostu można przyjechać od tak i oznakować. Jutro damy znać w audycji, dobra? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Tak, proszę być na słuchu, pozdrawiamy przepiękną ziemię wąsowską. I to by było na tyle. Dzisiaj to wszystko, jutro się słyszymy o 9.15. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.